świętujemy mały jubileusz, bowiem z sobą sami spotykamy się już po raz 10. Jest to więc okazja do refleksji, do wspomnień i podziękowań. Sołtysi są osobami nieprzeciętnymi. W dzisiejszych czasach są właściwie liderami w swoich środowiskach. Sołtys potrafi słuchać i rozmawiać z ludźmi. Potrafi ich motywować do społecznego działania na rzecz swojej miejscowości. Wiele inicjatyw, które realizowane są w sołectwach, nie odbyłoby się, gdyby nie współpraca z lokalnymi kołami gospodyń wiejskich. Są to instytucje niezwykle użyteczne i potrzebne w życiu społecznym. Dzień dobry Państwu. Wchodziłem na tą salę, to tak się wypalam, że się wszyscy tu zmieszczą. Mam nadzieję, że te osoby, które stoją w kolejce, to jeszcze znajdą miejsce siedzące. Bardzo się cieszymy, że ta propozycja, żeby tą formułę 10. zjazdu zmienić, żeby ona nie była taka jak dotychczasowa, Państwo zaakceptowaliście i tak licznie tu jesteście. No i proszę Państwa, jubileusz, 10 lat, to pewnie Pani Asia za chwilę, która jest główną szefową, muszę jej w tym miejscu podziękować, bo od 10 lat opiekuje się tym zjazdem i od 10 lat wymyśla, czasami nas trochę męczy, a to proszę kasy więcej, a to jeszcze chciałbym to, albo tamto. No to więc to jest ona właśnie odpowiedzialna za cały ten bałagan i tą organizację. Rzekł swój początek przed dekadą miał. Sołtys zajęty przecież jest, a my dla jednego tematu mamy być zwoływać z całego powiatu. Co zrobić, jak zachęcić, by na spotkanie ich choć trochę przybyło? Starosta zielone światło dał nam. Działajcie zatem, przedstawcie plan. W połowie roku odbył się pierwszy zjazd. Początki nawet trudne nie były. Sołtysi pomysł zjazdu podchwycili i tłumnie na pierwszym zjeździe się stawili. Kolejne zjazdy się odbywały. Panie z KGW z zazdrością na wyjazdy sołtysów spoglądały. Panie starosto, my też działamy i o udział w zjeździe się upominamy. A że powtarzać nie trzeba nam, od 4 lat gościmy na zjazdach, grono aktywnych, powiecie pani. Z każdym rokiem organizatorzy skrzydła rozwijali, nowe tematy na zjazd wymyślali. Mieliśmy samych znakomitych gości. Jak firmę założyć, jak zawód zmienić, środki pozyskać, sołectwo odmienić. Ekologiczne tematy także obecne były. Przydomowe oczyszczalnie i solary furorem zrobiły. Mieszkańcy i władze gminy czyny sołtysów doceniają i do powiatowego konkursu o tytuł sołtysa co roku zgłaszają. Zjazd 10 odbywa się już raz. W różnych miejscach byliśmy przez ten czas. Przysiek, Toruń był nieraz. Ostatnio na zjazd na Barbarkę podążaliśmy przez las. Dzisiejszy zjazd jest wyjątkowy, bo jubileuszowy. Szanowni Państwo, tak to z organizacją zjazdu było. Czy Wam się przez te 10 lat podobało? Ocencie sami i nagrodźcie nas brawami. Sołtyska sobie bym odkładał. Gdybym ja był starostą, to bym pana zgrywał i te miłe laski z KGW do siebie wyrywał. Hej, z góry jadą Mazur. Strona numer 4, strona numer 4. Czy się można tańczyć?
leci w prawo i w lewo. Są już parę, są tańczą. Proszę Państwa, budżet obywatelski. Dwie edycje są za nami, ale świadomie z jednej strony przypominam, ale chcę Państwa zwrócić na zmiany, które dokonaliśmy w budżecie obywatelskim. I w związku z tym taki jeden wniosek. Nas niepokoi sytuacja, gdzie z dostępnej puli jest tylko jeden wniosek. Wprowadzamy, proszę Państwa, maksymalną wysokość środków. To maksymalną wysokość środków w zależności od dostępności do danej gminy będzie ustalał zarząd. Chcemy podzielić te pieniądze na mniejsze kubki, po to, żeby Państwa inicjatywy mogły się jakby bardziej odnaleźć i więcej tych inicjatyw mogło być finansowane. Jeżeli będziecie Państwo startowali w budżecie obywatelskim, będzie sytuacja taka, że będzie poddane pod głosowanie na dwa dostępne projekty, na dwa dostępne wnioski, tylko dwa projekty, to i tak każdy z tych projektów, żeby mógł dostać dofinansowanie, musi przekroczyć poziom głosowania. Bardzo dziękuję za uwagę. I zapraszam oczywiście do stałej dyskusji. Cyganeczka Zosia. Sprawa 26. Ślubić, hej! Weź mi serce, nie pozwala mojej cyganeczki lubić. Weź mi serce, nie pozwala mojej cyganeczki lubić. Hej! Będziesz moją.
sami i pojadę z cyganami. Kupię konia i aksami i pojadę z cyganami. I kaszemy! Aj, ne, 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 ne. Zapraszam panią Karinę, bo to pani właśnie będzie losowała nagrodę główną. I to będzie, no dobra. Moja ręka wylosowała mężczyzna, bodajże Czernikowo. I o imieniu Romuald. Ilu jest tu Romualdów? No to pan Popławski poproszę. Żeś ty bywała, żeś tam długo u nas nie kukała, u nas nie kukała, kurde raz! Kuku, kuku, la 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 la. Wszyscy! Kuku, kuku, la 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 la. Kuku, kuku, la 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 la. Kuku, kuku, la 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 la. Bywała w miarę, leszy daja Boże, leszy daja Boże, leszy daja Boże. Jaś mówi co, że kup.